2 sierpnia pani prezydent Ewa Matecka zakończyła pracę na stanowisku wiceprezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, przeszła na emeryturę. Z dniem 5 sierpnia w poniedziałek na to stanowisko powołałam pana Sebastiana Górskiego, dotychczasowego dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury. Od dzisiaj ostrowskim OCEK-iem będzie kierowała pani Maria Szeląg, wieloletni pracownik OCEK-u, kierownik galerii PIK Centrum, taka prawa ręka Sebastiana Górskiego. Zresztą pan prezydent Górski zarekomendował ją na to stanowisko. Ja się do tego przychyliłam. Uważam, że nie jest to propozycja, funkcja i praca, przed podjęciem której nie należałoby się zastanawiać i myślę, że każdy rozumny człowiek, świadomy przynajmniej w części tego, co czeka i jaka praca czeka na tym stanowisku, powinien to zrobić, ja to zrobiłem dosyć skrupulatnie. No właśnie, zakres obowiązków jest znacznie inny niż ten, który sprawował pan do tej pory. Czego się pan najbardziej obawia? No, obaw mam wiele, ale z pełną świadomością postanowiłem się z tymi wyzwaniami zmierzyć. Oczywiście to, o czym mówiła pani prezydent również na konferencji, szczególnie obszar edukacji, to będzie, myślę, największe wyzwanie, które stoi przede mną. Od kiedy w gabinecie wiceprezydenta? No, myślę, że od jutra, bo tak zostałem powołany i tak zostałem zatrudniony w urzędzie, także dzień jutrzejszy to jest ten dzień.